Straż Miejska ma nowe uprawnienia. Od dziś strażnicy mogą karać mandatami osoby, które przejeżdżają rowerami lub elektrycznymi hulajnogami przez przejścia dla pieszych i chodniki. Jeśli na tych ostatnich nie jest to dozwolone, mogą też sprawdzać, czy nastolatki jadące na rowerze i hulajnodze mają do tego uprawnienia. Fatima Orlińska. Od 20 października zabrak uprawnień do kierowania rowerem czy elektryczną hulajnogą osoby poniżej 18 roku życia mogą zostać ukarane nie tylko przez policję, ale też Straż Miejską. Podobnie jak za przejeżdżanie rowerem czy hulajnogą przez przejścia dla pieszych. Od 10 do 17 roku życia osoby takie będą podlegały kontroli uprawnień, jeżeli jednak będzie to osoba kontrolowana, osoba będzie osoba nieletnia, no niestety będziemy musieli do tych czynności prosić o pomoc i asystę policjantom, gdyż Straż Miejska nie ma uprawnień, jeżeli chodzi o postępowanie w sprawach osób nieletnich. Osoba, która ukończyła 17 rok życia, osoba, która ukończyła 18 rok życia, już takiemu postępowaniu mandatowemu podlega. I tak na przykład za jazdę na rowerze bądź hulajnodze elektrycznej bez uprawnień, czyli karty rowerowej albo prawa jazdy, można od dziś dostać mandat w wysokości 200 zł. Przejazd przez przejście dla pieszych lub jazda po chodniku to kara od 50 do 100 zł. Wprowadzone zmiany mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na drogach. Po zmianie w przepisach i ustaleniu pewnych zasad poruszania się osób tymi hulajnogami elektrycznymi, te statystyki są coraz lepsze. Jeżeli mówimy o zdarzeniach z rowerzystami, to w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego mamy aż o 11 ofiar śmiertelnych mniej. Najczęstszymi przyczynami tych zdarzeń jest nieustąpienie pierwszeństwa przy skręcaniu w drogę poprzeczną przez kierujących, a także wjeżdżanie przed nadjeżdżający pojazd. Tylko w tym roku w wypadkach z udziałem hulajnóg elektrycznych i rowerów na drogach województwa śląskiego w ponad 300 wypadkach zginęły 4 osoby. Jeżeli użytkownik hulajnogi lub rowerzysta, nie posiadając uprawnień, spowoduje kolizję wedle nowych przepisów, sprawa trafia do sądu rodzinnego i to rodzic lub opiekun płaci grzywny od 1500 zł wzwyż.